Katarzyna Cebula, 31-letnia instruktorka kitesurfingu i snowboardu. No, chodzi o to, żeby było fajnie, żeby było ciekawie, żeby nie było rutyny. Optymistka, która już w pierwszych chwilach na Wyspie Przetrwania znalazła wspólny język z Karoliną. Od początku jakiś złapałyśmy taki dobry kontakt, chyba na tych samych falach nadajemy. Od momentu powstania plemienia Mataka przyjaźń z Karoliną, Pawłem i Danielem przeobraziła się w najtrwalszy sojusz na wyspie. Wow! Wygrywacie tę konkurencję! Sukcesy w grach zapewniły im bezpieczeństwo podczas pierwszych rad plemienia, co dodatkowo ugruntowało przyjaźń. Masaż. Katarzyna dała się poznać jako lubiana przez wszystkich współplemieńców dusza towarzystwa. Energię czerpię z tej radości innych. Jednak to Karolina została wybrana przez Pawła podczas przekształcania plemienia. Katarzyna musiała zawalczyć o pozostanie na wyspie. Damian, proszę. Kasia wygrywa konkurencję. Jednym z trudniejszych momentów było wyeliminowanie przez konkurencyjny układ jej bratniej duszy. No co ukrywać, odpadła mi najbliższa osoba, z którą miałam najwięcej zabawy. Tym samym rozbity został najtrwalszy sojusz. To jest totalna zdrada i oszustwo. Dalsze losy Katarzyny i jej przyjaciół stanęły pod znakiem zapytania. Podczas konkurencji oczy szeroko zamknięte, Kasia z Pawłem wywalczyli totem, co po raz kolejny zmieniło układ sił na wyspie. Kasia i Paweł wygrywają totem! Po odpadnięciu Julii została jedyną kobietą na wyspie. Spryt i strategia pozwoliły jej na wygranie półfinałowego starcia. Tym samym stała się pierwszą finalistką Wyspy Przetrwania. Czy kobieta może wygrać Wyspę Przetrwania? No, zrobię wszystko, żeby się tak stało.